Wędki przygotowane. Kołowrotki w dobrym stanie. Wszystko jest nówka, w zasadzie jeszcze nie zniszczone. Jezioro miedziane. Jestem Stanisław. Polujemy na konkretną rybę. Rybę, która podobno jest bardzo ładna, podobno jest bardzo płatna. To być ryba, którą może być za jakiś czas cholernie ciężko złapać. Ale nie tylko o niej. Dzisiejszy odcinek. Jezioro miedziane. Poranek. Było dosyć ładnie. Miejsce, w którym stoję, to miejsce, w którym już kiedyś łowiłem i nie miałem jakichś specjalnych efektów, ale dzisiaj było całkiem nieźle. Brały trochę kolory i to co najważniejsze, nie brały małe lustra, które w miejscu, gdzie ostatnio na kładce stałem, było brań bardzo dużo, ale tych niewielkich luster, takich nawet kilogramowych, było sporo. Tutaj takich małych rybek nie było prawie w ogóle. Pojawiał się karaś, ale też nie za wiele. No i też w miarę wielkość miał. Pojawiało się Liny. I liny, linu, liny były dzisiaj moim celem. Czy to linowo? Nie do końca, ale liny są. Pojawiały się też kolory i jednego kolora zapałem pierwszy raz w tym miejscu i w ogóle pierwszy raz na tej mapie, ale do niego jeszcze dojdziemy. No i oczywiście Dynki. Jak to z Dynki mówią? Dynki być. No czy piękny generalnie. Brania były dosyć regularne, dosyć brało fajnie. Chwila przerwy i znowu czasami dwie wędki naraz, czasami coś uciekło, ale generalnie nie było to jakoś długo, trudno i, i tak dalej. Łowiłem mniej więcej 3 godziny, co jest takim standardowym czasem, jeżeli idziemy generalnie na karpia. No i taki zamierzałem stać, taki łapałem i zopałem również C2. Zastanawiam się, czy kiedyś wpadnie C4. Mam nadzieję, że nie. Chociaż w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Tych dinki lampasowe e, też były, pojawiały się, nie były one jakieś ogromy i tak samo kolory nie były jakieś ogromy. Generalnie w ogóle nie było jakichś ogromów w tym miejscu, ale czasami nie potrzeba ogromów. Wystarczą takie średniaki. One dają szmal, one nie niszczą nam sprzętu, one dają nam frajdę. No i dobrze jak walnie coś jednego konkretnego, ale nie musi być ogrom, ale coś co jest cholernie płatne. Liny faktycznie się pojawiały i dosyć sporo tych linów miałem, nie pokazuję Wam oczywiście wszystkich, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wydawało się w ogóle, że miejsce jest bardzo takie idealne. Oczywiście trzeba nęcić. Zanętę zrobiłem dobrą, sam nad nią pracowałem, wypracowałem i zanęta, którą zrobiłem, dawałem, sprawdzała się. Widziałem, że działa to. Tutaj zanęta w ogóle na tym akwenie ma cholerne znaczenie, ale nie należy rzucać jej też i dużo, no bo jeżeli przerzucimy, to efekt będzie jeszcze gorszy. Bardzo mi się podobają te karpie cholernie, one pięknie wyglądają. Tutaj hmm, chyba czarnego tego jeszcze nie mam, tego takiego, on chyba jest bardzo płatny, ale tu niektóre ryby, tutaj niektóre karpie, czy czarny, czy biały, czy czerwony, one mają taką ilość punktów, że jeżeli byłaby premka, bo tutaj premki ja w tym momencie nie użytkuję, ale jest szczęśliwa godzina. Szczęśliwa godzina to takie coś ala premka, ale jeszcze bez premki. I to być on, na niego głównie ja tu polowałem. On był moim celem, on był moim zainteresowaniem. Do tego stopnia, że zacząłem cię wędkować o 3:30 nad ranem. To nie o to chodzi, że specjalnie wstałem, żeby wam to nagrać. Nie, po prostu się obudziłem, nie mogłem spać, musiałem coś ze sobą zrobić, no to poszedłem na ryby. To chyba oczywiste. <ścoughs> no, jest jak jest. Jest i drugi. Prawdę mówiąc, chodziło mi też o pewnego mniejszego, takiego, co będę mógł sprzedać w kawiarni, dlatego że w kawiarni pojawia się pewien egzemplarz duży i mały. Dzisiaj akurat nie było tego dużego, a był mały. Pośrednie nie opłaca się sprzedawać, znaczy tak będzie lepiej, ale generalnie lepiej znaleźć takiego idealnie do kawiarni i wtedy szafa będzie grała. Był ten lin moim głównym dzisiaj celem i on był w moim zainteresowaniu, oczywiście na samym tym linie wiedziałem, że nie zarobię, bo on tak dużo nie będzie brał. Czyli łapałem dalej set dinki. Zdynki lampasowe, a pałem sobie jakieś kolory, zapałem właśnie kolora takiego czerwono-czarnego. Pierwszy raz zresztą pokażę wam najpierw małą sztukę, a później tą pierwszą sztukę, taką większą. Fajnie, generalnie miejsce mi się podoba. Nie musiałem tak też tyrać, gdzie o 3.30 jak wstałem, to ja nie lubię tak za bardzo tyrać. Wolę na spokojnie sobie stać i łapać. To jest karb, którego zapałem chyba wczoraj pierwszy raz. Albo przedwczoraj. Y, bardzo mi się podoba. One w ogóle mają takiego kopa, że jeżeli, bo tu z Happy Hour za chwilę będzie, to y, pre-Happy Hour to jest tak jak premka, ale jeszcze bez Happy Hour. Bo tutaj premki nie ma, y, tylko jest dla tych, co nie mają, to w tym momencie ze względu na urodziny dają Happy Hour godzinę, czyli plus 100%. Z premką Happy Hour normalnie, jak ktoś użytkuje, to taki kilka dużych karp, jak z to level leci od razu są takie 30, to walą od razu. 29, 30, 31, tam do 34 to w zasadzie moment. Można na kilku rybach zrobić. One tak dają kopa jeszcze do tego, jak tam piją. Niektórzy, prawdę mówiąc, te, te picie w tej grze to moim zdaniem głupota. Z tego względu gra jest od 18 lat. Gra wędkarska, w której nie ma nic, ale jest alkohol, który się tutaj pojawia. No i to powoduje, że gra jest automatycznie od 18 lat. To jest bzdura, moim zdaniem. Lepiej dodaliby jakieś napoje orążada na przykład. Skopem albo coś takiego spowodowałoby to, że to byłoby zupełnie inaczej. Bo w grach wędkarskich, tak samo jak w grach wyścigowych, nie ma nic co dawałoby, żeby gra była od 18 lat. No ale jednym prknięciem można zajebać sobie wszystko. Idiotysm. Liny ciągnęłem dalej. Ja uwielbiam łapać liny. Zresztą w życiu prywatnym również kiedyś lubiłem łapać liny, ale ten, co teraz wam pokazuję, jak patrzę na jego, od razu, robi się głodny. To dlatego że nie jadłem jeszcze śniadania do tej pory tworząc wam ten materiał, czyli trochę godzin już minęło. No ale zaraz śmiało polecę jajecznice sobie strzelę z trzech albo nawet czterech Ja, jaki jeszcze mam do tego boczuś, czyli będę bardzo zadowolony. Ten kolor piękny, faktycznie od razu człowiek się robi głodny i mówi jakie te niektóre ryby są piękne, stworzone w jakim sposób przez hodowców. No ale hodowcy Coś robią, żeby ta ryba była piękniejsza. To nie jest oczywiście ryba do żarcia, ryba do tego, żeby ją złowić i wypuścić i podziwiać, ale delikatnie oczywiście haczyk wyciągnąć, tak żeby jej mordy nie wygrzywiło. Lepiej byłoby dla niej na pewno. Znaczy, głównie dla niej, dla nas to tam palgolich. Tu jest pierwszy, większy właśnie ten. Pierwszy raz, gdy się zapałem. Ja generalnie się jakoś tak za bardzo w kolorach na razie nie specjalizuję. Tutaj coś tak namierzam, coś badam. Głównie zanęty badam i haki. Eee, testuję różne haki. Pamiętajcie o tym, że wszystko jest generalnie dobrze, ale sam haczyk już może zepsuć lub poprawić brania. Także trzeba nad haczykami również pracować. Zobaczcie, ile tu jest punktów z Happy Hour. To nie jest premka, tylko plus 100. Z Happy Hour byłoby plus 200, eee, jakbyśmy mieli normalnie premkę. Tu, te, te ryby to walu normalnie jak kozaki. No to faktycznie, no tu kilka takich większych, jakby dobrze miał farta, to można levela. Oczywiście ten level, tak jak ja teraz stoję na 40, znaczy stoję, a już zrobiłem połowę. To tutaj jest 90 milionów. Ale też do zrobienia. Jakby tak brały kolory, jak wściekłe, to też jest to do zrobienia. <laughs> bardzo, ale to bardzo szybko. Oczywiście te kolory można natrzepać całą siatkę, prawdę mówiąc, ale wiele godzin będzie to. Niektórzy tu stoją wiele, wiele godzin. Wtedy tą siatkę, kolorów bynajmniej jak są one w miarę aktywne, uda im się złapać. Czułem się jednak, wszystko już było dobrze. zapałem tego nowego lina, te nowego kolora. Pogoda była dobra. Myślałem o tym, że zaraz pójdę jeść śniadanie. Byłem zadowolony. Wszystko miałem dobrane, zanęta, wszystko działało, ale jednak nie było to, po co tu przyszedłem. Mój cel był konkretny. Użytkuję oczywiście, jak słyszycie, zwykłe dzwonki, w zasadzie dwa, a trzeci się trochę różni specjalnie, że to trzecia wędka. Z tego względu, że jeżeli chodzi o te elektroniczne, które tutaj są, to muszę powiedzieć, że tak mnie drażnią, że powiedziałem, że zdepczę go, jak go wyciągnę z gry. Także wolę używać starego typu, one tak nie denerwują. W tym, że w tym stojaku też są specyficzne dzwonki, no i też mogą co niektórych denerwować. Wolę te taki brzdeką, taki zwykły metal, metalą o siebie, niż te elektroniczne takie wycie, które jest, jest jednak drażniące w uszach. Pokażę Wam teraz zestaw, na który łowię. Haczyki stosowałem średnie 6 i duże 1. Jeszcze zamierzałem stosować duże pięć, ale dzisiaj już co miałem zrobić, to zrobiłem. No i śmietana, na którą tutaj ten Lin, między innymi, ale nie tylko i kara, Karpie i Karasie biorą, ta śmietana dobrze się sprawdza, ale teraz jeszcze na Karbel łapią. Truskawka też, ale na Karbel też łapią, muszę to obadać, ale ta śmietana ciągle działa i tutaj mam jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia, jak będę miał czas, to dzisiaj być może na ryby pójdę, o ile zdążę wrócić z MotoGP. Ale. Działa śmietana, to można spokojnie łapać na śmietanę. Byłem już coraz bardziej, można powiedzieć, że zdenerwowany, bo czas leciał. Myślałem o tym żarciu coraz bardziej, myślałem o tym, że trzeba iść i kawę zrobić, bo wreszcie domowników śpi. A nie mogłem zapać ryby, na którą tutaj głównie polowałem, po którą głównie przyszedłem. Interesowało mi to, że chciałem ją mieć zaliczoną, z tego względu, że za nią dużo płacili, a ja zbieram na wędkę drogą. To wcale nie jest śmieszne. Pieniądz być pieniądz i trzeba zarabiać. Bez zarobionych pieniędzy będziemy mieli problem. Konkretny. Także mój cel wędka, lin, nowy. Pogoda była dobra, nawet w nocy było ok, nie padało. Żadnych zwierząt nie słyszałem. Wilki nie podchodziły, bo też się potrafi to czasami zdarzyć, I jakieś dziki biegnące koło nas też nie, nie pojawiały. Się. Nic takiego nie działo się. Ryby jakieś takie, co by mi sprzęty też nie psuły. Te lustra mało wpadały, to jest chyba największy z czego się jej cieszę, bo ja ich nie nienawidzę w zasadzie. Chyba że idę specjalnie na nie, a tak to męczą mnie. Także no wszystko było w miarę ok. To się tej czekam. I się pytam, gdzie on jest. Jest rano. Jestem gotowy. A jego nie ma. Haczyki, te duże jedynka, ale pamiętajcie też o, o haczykach, jakich, bo to jest też bardzo ważne, jakie haczyki ci, co się uczą, stosujemy. Haczyk ma ogromne, naprawdę znaczenie. Ja pamiętam, do dzisiaj zresztą, ja mówię, zawsze wracam do tego, że. Potrafi gościu ustać w tym samym miejscu, co wy będziecie łapali, a on nie będzie nic łapał. Ma tylko haczyk zły, przypon zły, i już to zaczyna wszystko tak kolidować, że nic z tego nie wychodzi. Trzeba te haczyki dobierać. Do tego jeszcze rozmiar. Zobaczyć czasami mniejszy, może być dużo więcej ryb i większe na ten mniejszy haczyk brać, a może być też odwrotnie. Także tutaj też trzeba danego dnia testować, jak to wygląda. Ja ostatnio łapałem na dużych jeden, a w tym miejscu stosuję dwa średnie szóste i jeden stosuje duży. 1 czyli średnia 6 i duży jeden, ale często często stosuje też e, duży 5. To jest taki bym powiedział uniwersalny łączący średniego haczyka z haczykiem dużym I to też należy właśnie obadać, czy w tym miejscu będzie to dobre. Jeden numer skok haczyka może dużo poprawić albo dużo zmienić, dlatego trzeba e, kombinować. Oczywiście gdy kombinujemy nie zakładamy siatek pva, bo szkoda za nęty tego nie marnujemy, czyli zakładamy sobie trochę bez pva, rzucamy, obadamy, jak to bierze i tak dalej i tak dalej, później dokładamy pva wtedy automatycznie zaczyna brać w lepiej. Jeżeli widać, że mniej bierze, to dobrze jest samemu zerzeć jedną kulkę pva i sprawdzić czy to działa. Jeżeli nie działa, to wtedy jak chcemy. Oczywiście żartuję, tego nie jemy. To jest tylko i wyłącznie dla ryb. A może i dla jakichś ptaków. Przedtem postał dzisiaj jeszcze za dwie godziny tutaj, to by było bardzo dobrze, bym powiedział, nawet wydając na kulki, zalęty, przylicane, byłoby całkiem nieźle, nie, też nie, łap, nie łapiąc jakiś, jakiś specyficzny tam duży chryp i tak dalej, ale to wpadały, to linek kilogramowe, to dwukilogramowy, to 600 gram, to jakieś kolorki i tak dalej, ale teraz on, kolorek, kolorek, kolorowo to ja sobie mogę kupić, ale nie, to niedobre jest. Muszę powiedzieć, że wyczułem moment. Ja czasami mam taki, mówią, siódmy, ósmy, dziewiąty zmysł. Wyczułem moment, że to może być on. Na 50% byłem w zasadzie pewny, że to będzie on. Jakoś wszystko mi pasowało. Czasem tak jest. Człowiek ma, ma ten swój zmysł i wyczuwa zagrożenia, albo to, co dobrego nam się pojawi. No to... I on był dzisiaj... Moim celem, w zasadzie on był moim celem od kilku dni, gdy tutaj wpadam. Ostatnio wpadłem trochę na morze, ale dzisiaj jutro zamierzam trochę, ale nie za dużo, bo faktycznie MotoGP wyścigi mam, ale generalnie cośik będę badał tu i tu. Czy na tym akwenie, w różnych spotach tu i jeszcze jeden, właśnie, być może jeszcze jeden taki obadam. I on był moim głównym celem ostatnio. Bardzo byłem zainteresowanym, żeby go złapać. Chciałem też zobaczyć, ile za niego płacą, bo słyszałem, że pieniądz jest spory. No to mówię, no czas go złapać. Jestem ciekawy, ile za tą rarkę. Chociaż ja rarek to jeszcze nie złapałem, jakoś nie, nie idzie mi. Ale. To może być gotówka, to może być szmal, to może być naprawdę coś konkretnego. Tutaj macie od razu opis tej rybki. Dobrze jest czytać te informacje, dlatego że jeżeli mamy rybę w siatce, to jest trochę informacji, które normalnie nie ma i można przeczytać coś. Co pomoże w łapaniu tego gatunku, na przykład, że on pływa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj informacje takie, że hodowcy nad nim pracowali, rośnie szybko, od miarę duży, znaczy spory, jakby nie było. Jest generalnie chyba dobry, tak mi się i wydaje. No bo lin generalnie to jest ryba spożywcza, którą jedzą ze śmietaną, z ziemniaczkami. Ja muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo dawno, jak nie jadłem. Nie wiem dlaczego w sobie Teraz coraz bardziej warzywa zaczyna mi się. Jedźmy, do, jedźmy lećmy do bazy i zobaczcie, jak to wyglądało finansowo, bo trafiłem i kawiarnię, i przy okazji tego również wam pokażę, ile kosztuje. Jest szmal, naprawdę jest szmal, to jest cenna ryba. Jak diabli jest cenna ryba, e, jeszcze jakby był jeszcze większy, bo to wcale nie jest duży, to naprawdę byłoby coś już bardzo konkretnego. Trzy godziny łowienia i generalnie ta siatka, co wam pokazałem przed chwilą, to... Wcześniejsza opcja, teraz zobaczycie pełną opcję. Trzy e, godziny łowienia i wyszło, no nieźle. Odliczając kulki, to wszystko to oczywiście nie jest morze, ale nieźle, ale nieźle, ale nieźle, naprawdę nieźle, bym powiedział, że no całkiem, całkiem okej. Okay. Jeszcze. Trochę jakby troszeczkę lepiej dopracował te brania, i jeszcze byłoby fajnie i jeszcze lepiej trochę brał, to byłoby już w ogóle bardzo, 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 ale to bardzo dobrze. Ale pamiętajmy o tym, że to jest też nowa mapa, i twórcy od zobaczy tu gotówkę, czyli tam kawiarnia 140, tak czy 120, i tutaj teraz to nowa mapa. ja Zobaczę, jak to tak minie za tydzień, dwa, czy oni będą tu. Generalnie musi być ryba, to jest mały akwent, żeby on nie umarł, tu musi być ryba, bo inaczej nic z tego nie będzie, i będą po prostu gwizdać na ten, na ten akwent. Musi być ryba, bo i tak trzeba trochę czasu poświęcić. To nie jest wcale takie proste dla wielu graczy, którzy czasu zbytnio nie mają. Ale mi się podoba na razie, jestem zadowolony, siedzę dalej nad wodą, ale teraz lecę na kawę i na śniadanie do następnego gdzieś, gdzie ryba pływa i co innego pływa.